Witam wszystkich. Zagram się siwanką na topie, bo ten taki buildzie, który już jakiś czas temu był popularny. No, jestem trochę slippery, nie nagrałem go, bo prosiliście o tą siwanę na topie, bo się była popularna już chyba od miesiąc temu, dwa miesiące temu, może nawet trzy. Ja myślę, że sobie dzisiaj zagramy. Sorry, że są takie pustki na kanale, ale trochę takie no życiówka, rychupeja, solówka, co ja wam powiem, no. Mam nadzieję, że wybaczycie. Ale teraz może dubsko ruszę w końcu. Patch dzisiaj wszedł. Dzisiaj nagrywamy na patchu 10.14. Widziałem, że tego jelonka, nie wiem, jakąś Neko jelonek wersję wypuścili. Nowy bohater. A teraz Fiddle zaczynałem od wilków, tak? Co on z W zaczyna? Bo w sumie tego Fiddla też dostał buffy teraz ostatnio. Nie wiem, jak oni grają. Bo on z W pewnie zaczyna. My sobie na topie zagramy. Pod Conquerorka. I drugie drzewko leczenie ze speli. Nie pod full upę. Pod takiego bruzera tanka chcę zagrać. Pod... I botka pójdziemy, bo mają nawet... No to będzie fajnie atakować, ale tu będzie problem, żeby to zabić. No po takiego bruzera sobie chciał zagrać. Ja wiem, że oni tam grają chyba teleport flash na tej, a czy ignite teleport na tej shivanie na top. Tak mi się wydaje. Pamiętam, że kiedyś widziałem ten build, oglądałem sobie. Shivana jest o tyle dobra na topie. Kiedyś też była głównie przez to, a czy kiedyś w ogóle pików nie było, dlatego była grana na topie, ale jest ogólnie dobra, bo ma hybrydowe obrażenia. Bo E i W to są magiczne. Znaczyłem, czy to będzie jakiś full up'em alpha, bo to jest kometa, chyba już każdy ma fight bierze. Chociaż na mele to powinien graspa wziąć. No długie walki go potyramy, tylko mi trochę attack speed zżera. To jest problem. Nie chcę w ubrać, bo linię będę puszować. Dobra. No tak sobie te trady wyglądają. On ma ciastka, więc ma trochę więcej sustainu. Ale ja mam czerwone drzewko, więc muszę po prostu czekać, aż się to naładuje i będę w niego rzucać tymi spelkami. Muszę mieć do poty, spoko. Przeżyjemy. Trzeci poziom. Musimy teraz z niego uderzyć, trafić. Trafiłem, więc okej. Mu się mana kończy, ale ona jeszcze właśnie ma te ciastka i ma mana flowbanda. Mu się ładuje mana flowband. Pewnie spieprzyć te katapulty teraz. No nie wiem, umarła moje zdanie na ekranie. No tak jak mówię, możecie pisać jakie piki chcecie zobaczyć. Nie wiem, czy tego jelonka nie nagram, ale po tych zmianach, co oni zrobili z tymi kontami, ja nie wiem, mi się... Na pewno nie miałem się zalogować, pamiętam, kiedyś chciałem coś nagrać. Śmiesznego i nie mogłem. Zbieramy ten malfight, no. A, bo resistów nie wziąłem, teraz to widzę. Czemu resistów nie wziąłem, co się tam stało? Znaczy jak mam tutaj linię, to jestem w miarę bezpieczny, bo mnie nie zolinuje. A zagrajmy pod maxa, jestem ciekawy, co się stanie. Trochę się leczę, no już pół HP prawie zrobiłem, tylko mu mana ma, wraca. Nie, te maxa mi się tak średnio podoba, ale zobaczymy. Pod AP się maksuje, nie? W sumie każdy spell usiwany jest dobry do maksowania. To była prezentówka rośnie, ale już nie pamiętam nawet. Fajnie byłoby go trafić teraz, bym się uleczył. Dobra, trafiony. On chce mnie przypierdzielić w ziemię. Przypierdzielił w ziemię. A linię sobie tym buszuje. Możecie zeżar to, żebym ja nie miał tego. Dobra. Chcemy to maksować. No to jest taki trochę trolling, no. Ale on będzie armor pewnie rushować, jak go zobaczy, że pójdę, idę, że idę w AD. Już druga P traci ten malfight. No patrzcie, jeśli go to jedno robi. Jakbym go teraz sfreshował? Nie miałem zasięgu. Musiałem, chyba by go zabiło, te ku. Tak mi się wydaje, żeby umarł. Gorzej, jak to jest Olaf, bo tego nie wygramy, jak to jest Olaf. No wiem, że idziesz. O nie, myślałem, że go ma z tego ssania. No ja nie wiem, myślałem, że go ma, czemu nie zabiło go te ssanie, lol. Dobra, i ma co tu być, trzeba cofnąć. No myślałem, że go masz, Iwek. Nie bij mnie. Zdążę zrecallować ludzi. Kolinia się do dupy zatrzyma znowu, no. Jak zawsze, kij w oko.
Czy ja chcę tak składać? Nie, muszę iść po... Nawet tak nie robimy, robimy inaczej, bo na tego malfajta trzeba to złożyć. Ta linia coś z tą linią stanie. Zatrzyma się, oczywiście się zatrzyma. To powinienem tepnąć. Ale nie wiem, czy tu Olaf nie został. Jak tu został Olaf w krzaku, a nie widziałem go chyba nigdzie na mapie, to mnie mogli zabić, ja bym był w tyłku już. Oby linię mi spuszowali, więc nie ma co ryzykować. Patrzcie, on kupił te rezisty. A to się zdziwi. Bo myślisz, że to jest Ape Shyvana, ale to widzisz, że konkurora gram. Ape Shyvana chyba z kometą grają, nie? Albo z Dark Harvestem. I w dżungli zazwyczaj. No na to się nie złożysz, malfajciku. No ale na fiddle ma. Mi na inne te. I teraz ja mogę spokojnie buły łapać na mordę już. Teleport na botka? O, ma R-kę, może to przerwać. Nie no, TF tam jest, nie muszę chyba typować. Za dużo stracę jak tepnę, wiecie, jak miał linię spuszczoną to jeszcze. Ja teraz mogę spokojnie trade robić z tym malfightem. Tylko nie być tak na połowie HP, bo wtedy mnie wybombi. A tak to się mogę zniwić ile chcę. Bo się leczę z czerwonego drzewka, już się z tych leczę. No szkoda, że nie trafiłem, muszę uważać teraz. Kurzony. Chen też tak miał, nie? Buwa, w postaci takich, co miała hybrydowe obrażenia. Problem jest taki, że jak mu później wziemy, to jest po mnie trochę, raczej po mnie, no nie mogę nic zrobić. Nie, myślałem, że ta serki nie odpali się w niego, nie wjechać. Jest trochę dupa, bo nie trafiam z tego, Boję się, że mnie wybombi. Trzymam R-kę na R, znaczy trzymam R na R-ce, trzymam palec, ale nie wiem, czy dam radę. No 600 mi chyba nie zada na całe combo. Bo mam manę na całe combo. Jednego tutaj z tą bluda jeszcze wcisnę, to już się nie będę martwić. Po prostu atakować minionki, będzie tacy. Pali się, że myśli nad tym, no. 500 HP, no może mnie wybombić. Burdujemy sobie. Ola był na dole, ale może już nawracać do górnej po tej śmierci. Fajnie by go teraz uderzyć. Dużo bije, no. Też bym musiał jakieś zisty kupić. Ale jak ja mówię, no z samych autotaszków jestem w stanie się wyleczyć ten jego połk już. Tu mam pewne trafienie, ale no musiałem odejść, bo tureta dostał. No i tak dostałem, za karę. Bij te miniony, no. No musi po to podejść i zebrać te moje... Serio? Muszę czekać, aż mu się E skończy. Nie trafił. Fiddle idzie. Tylko żeby zerki nie dostać, będzie dobrze. Nie trafiłem, za późno to rzuciłem. Ale też nie umarłem, więc myślę, że okej. Ale spieprzył ten malfight, wiecie? Bo ja nie widziałem w ogóle tego... Znaczy widziałem, że pinguje TF, ale no... strasznie szybko wbił ten malfight. No my botkę idziemy, tak jak mówiłem, to będzie bruzerowa. Shyvanka. Mógłby na mida tepnąć, to jest dobre, spuszyli, nie? Mógłby tam na reda iść w sumie, no. A chcę, żeby ten Echo trochę stracił więcej. Spuszyli i pójdziemy tam. Teraz nie wiem w sumie, czy zostać Plejta, zresztą nie zdąży na dół zejść. Plejta powinien zrobić i uciekać. Nie był to najgorszy tepek, bo Echo dużo stracił, ale ja wolę trzymać na midzie... Na midzie wolę trzymać... O kurde. Dobra, uniknę toporka, jest cacy. Uniknę, raczej... Wolę TF-a na midzie trzymać, no bo wiadomo, lepsze roamy ma, dużo lepsze. Ale będę musiał jakieś resisty złożyć, bo mają 3 AP sorsy.
No to jakiś Wicet może wleci. No Devdance mi daje w sumie, no ja będę drugiego Devdance'a będę składać po Łotrku zaraz. No, ten TF nie działa niestety na tego ziomka. Idź na mida TF-ik, czy nie chcesz. Znaczy to był taki trochę syny ping, ale no dałem, żeby wiedział, że iść, niech se idzie tam na drugą stronę. Może być dalej ten, ale mam smoka, teoretycznie on jeszcze R-ki nie miał, ta R-ka ma trochę... Jest sprite wzięty, czy nie? Wzięty jest, dobra. Nie widać tego czasami. Co, idzie Olaf? Ciekawe mnie, czy jak ja zerkuję, no nie da się przerwać tej R-ki Shivany, więc jak on R-kuje, ja też zerkuję, to chyba polecę. Nawet mimo, dostanę obrażenia, ale nie dostanę tego, jakby wiecie, CC dostanę w mojej animacji lotu. Nie wiem, co to było za dobijanie. Myślę, że idzie ktoś? No może iść. Ja bym sobie cofnął. Już mało do tego botka brakuje. A, on robi tego. Czego po tyle? Mam dwa levele przewagi. Jak ten nie zajdzie, to go po tyle. Nie wiem, czy ma flash, dlatego jeszcze ten nie arkuje. Nie wiem, że ja tego też nie potyram. Ja się leczę dużo. Musi flashować, a zanim przeflashuje. Nie, dobra, zerkował. Nie, on R-ka ma większy zasięg. Chciałem dobić tego, bo wiedziałem, że na smite czeka, ale nie, on nie jest głupi. Nie spanikował ten, ale... I ma tego Heralda, no ale no kilka zebrałem. I jeszcze Malphite stracił R-kę, więc moim zdaniem to jest worth. Chyba nie ma co ryzykować. Chociaż chciałbym jeszcze resisty sobie teraz jakieś kupić. Myślę, że pójdzie w górną Olaf? Mam flasha jakby co. No i co zmieniali tej Shivany z tym pasywem, nie? Bo nie pamiętam, co i tam zmieniali. Wiadomo, że więcej bije w te smoki i tak dalej. Chyba z tym Cloudem właśnie, że też na nie pewnie nie działa. Dobra, chcę tak, tak. Coś takiego. Tepek jest za 2 minuty, chociaż na mida zratować. Malfoy ma tepeka chyba już, więc... Ojeju. I Olaf nie wziął na... Ale Olaf strollował, chyba że R-ki nie miał. Powinien wziąć tego stuna na Ray za cenę cooldownu na R-ce. W ogóle Znaczy może nie stomp, ale bottom wygrywa hardo. No, ich bottom troluje. No to nie jest moja wina, ja też nie grałem jakoś superowo. Ale mi się przyjemnie klika tą Shivaną, wam powiem, bo jest naturalnie tankowna, to lubię. Hybrydowe obrażenia, więc się na to nie zbudujecie. Nie, pewnie troluję, że nie maksuje Q, ale no. Maksuje te umiejętności, co mi AP dają. Ma chyba tylko te bonusowe obrażenia rosną, tak mi się wydaje. A to się w sumie skaluje z bazowym AD, to jest... Chcesz się pobawić, Malphite? On już musi tylko Aliny ze mną wygrać, albo z jakimś chłopem drugim. Bo każdy jego kut już wylecza teraz. No ale będzie po tanka, no przynajmniej tyle dobrze. No, Fiddle, tam widzę tyra. No przynajmniej na linii go sobie sprawdziliśmy, no widzieliście, no pisga mi ten Malphite, ale no byłem w stanie się to wyleczyć po pierwszym baku już. No w sumie Hydry nie, to jest też problem. Wave Clear jest trochę gorszy. Ale ja chcę w teamfightach być chyba, ja nie chcę splitować. Czemu tutaj idziesz? No sorry, za to nic nie poradzę. Tego nie uniknie. 204 to było i tak sporo, patrząc, że mam 0 AP. No byłaby perfekcyjna gra, gdyby nie ten trolling, na przykład to, co, że uciekłem od tego Fiddla, ale myślałem, że już go ma po prostu i odszedłem.
Nie wiem, czy on TW przerwał, czy to obrażeń nie robi, nie wiem, co tam się stało, na replayu sobie zobaczę, bo on go, była animacja ssania i mu tyle HP zostało i nie umarł ten Malphite pod tą wieżą wtedy. Bo to jest właśnie magia świany, patrzcie, on 0 AP, ale no to ma duże obrażenia bazowe te wszystkie spelki. W ma 57 na sekundę, to jest sporo. Naprawdę dużo. My to też teraz zobaczyłem, że są właśnie magiczne obrażenia, które się zadeskalują, ale słaby przelicznik, wiadomo. Build by wyglądał tak, bot, Dev Dancer i potem może jakieś takie semi-tank przedmioty, albo można jakieś fuliole w jakiegoś Micenda jeszcze, albo Trinitkę jakąś nawet złożyć na siłę. Żeby jakieś CDR-y jeszcze dostać, bo są dosyć ważne te CDR-y. Jaki ja chcę but? But może być Merc. O, na pewno może być Merc but. I chcę teraz złożyć sobie na pewno Dev Dance'a, to robimy coś takiego, tak. Na pewno wjedzie Spirit Visage, na pewno by wjechał, bo będę mieć dwa Healing Source'y. Z botka i Dev Dance'a. No mogę tepnąć, jak będzie jakaś Vixa harda. O kurde, on bez erki skoczył, słyszałem po prostu. Prawie wystał, jeszcze mu dał shielda ten Biskang z solarki. Malphite nie depuje, co jest dziwne. Chodź, w ogóle się pobijemy. Czemu on do dołu poszedł w drugą stronę? Nie erkował w sumie, myślałem, że zerkuje na prawo. Jak tylko z wizji zniknie. Te sadzonki, też nie wiem kiedy dodali, straszne są te sadzonki. Pokażcie, czy da się przeskoczyć do krzaka, bo w sumie tego nie wiem. Da się, a do tego? Żeby z wizji zniknąć, wiecie, czasami zaskoczyć. Bo wiadomo, że tutaj się da przez do tego krzaka przeskoczyć, ale no. No jeszcze nie widziałem, żeby komuś to jakieś napsociło, że tak powiem. Wiem, że tam mogę tępność na mida, ale bez formy to tak trochę dupa. Już teraz ta się zgubiła, koleżanka. Nie muszę chyba na. Dobra, może byś mi, może by przeżył na tym. Nie, bo jeszcze teraz miał arkę, dobra, nie przeżyłby. Głupoty gadam. Tak myślę, czemu nie z tym Ignite'em grałem na topie tam Shivana? Musiałem zobaczyć. Gierkę taką samą, wiecie? Bo tak tylko widziałem, że grają, ale nie wiem dlaczego w sumie. No i to ma być tak samo jak Hecarim, że wiadomo, że nie potrzebujecie, bo macie wejście z erki swojej. Shivana ma to samo co Hecarim praktycznie, wjazd na koniu. Tylko, że ona na smoku. Ale ja nie wiem, jak ona na linii może zabić, no bo... Hecarim jest o tyle fajny, że wiecie, że jak na kimś siedzi, to mu nie uciekniecie. To już mu nie uciekniecie, jak na kimś siedzi. Olaf znowu męczy tego. On udaje, że jest tym. Ale to jest... Widzisz, że jakiś fillle main. On udało, że jest tą pacynką z pasywa, nie? Ale Zoni jeszcze nie ma, to mnie trochę martwi. O, już buduje. No dokończcie go, no przecież nie dajcie mu się zasytować. Olaf nie żyje, to tylko musimy go po prostu dobić. Chcesz wziąć sobie? Ja wolę TF-owi dać, bo wiecie. Dogonię go? Nie, dogonię, jeszcze go nie chwyciłem. Czyli dużo mi nie robią, ale widzę, że tam z Eko się tyrają, to podejdę. Nie ma erki Eko. Mogą Heralda rzucić na górę. A nie, bo tam Malphite jest, dobra. Eczko! Tu jest, bo postawił Warda. Wiem, że będzie dashować od razu, dlatego tak trochę w lewo rzuciłem, ale dobra. Chciałem być mądry i wyszło jak zawsze. No aż niestety jak bardzo byłoby sfidowana to... A widziałem sobie replaye z Korei sobie oglądałem, to tam strasznie Ashkę męczą. Ciekawe to jest. A teraz jeszcze w tym patchu widziałem, że znerfili parę AD Carry. Varusa tknęli. Ale jak widziałem po tym nerfie Afeliosa, to dalej wszyscy grali tym Afeliosem. Ja nie wiem, co oni zrobią z tym Afeliosem, bo ta postać... Znaczy on jest teraz... On jest balansem, tak ma odpowiednie te pistolety, ale jeśli on ma zawsze czerwony pistolet, to nigdy się nie może z nim bić, moim zdaniem, jak on ma 2-3 przedmioty. I to jest problem Afeliosa teraz. Ten czerwony pistolet jest za mocny, wiecie to co leczy. A jak macie czakramy i czerwony pistolet, to w ogóle już jest ciekawy, to polecam. No bo nie ma innego takiego AD Carry poza Dravenem, teraz właśnie Afeliosem, który jest, nie wiem... Czy Draven się jeszcze musi sfidować, a Afelios na dwóch przedmiotach to robi. Że on jest w stanie jeden na jeden jakiegoś asasyna zabić, bo się po prostu tak tyle leczy i tyle ma obrażeń. Chyba, że właśnie go złapiecie na słabych tych ganach, to jest jedyna różnica.
Czy jedyna taka, powiedzmy, szansa. No ja nie wiem, czy chłop tasie, patrzcie, mam 3 levely przewagi nad tym Olafem. Olaf to jest chyba najlepszy dżungler na ten moment, jeśli chodzi o exp. Na minutę. Jakieś takie, wiecie, walenie w dżunglę cały czas. Dobra, tak. Znaczy, ja nie umiem, że ta gra jest wygrana, bo ostatnio miałem podobno mi wpieprzyłem, nawet na kanał ją wrzuciłem, nie? Była taka gra, pamiętam. Te niewidzialne arałaszki, to jest ta królowa znowu. Myślę, gdzie go rzucić. W ogóle mamy Soula, na smoki nie poczułem. Oni mają 2 smoki, o. Jest jeszcze infernalny Soul. Oj, czerwonkę żeś mu rzucił. No mogę mu pasy spokować. Oj. Dostanę stuna na ryj. Złapiesz go, nie? No powiem, że czerwonkę na twarz rzucił. A mamy smoka przynajmniej z tego. Wjechał jednak, co? Ładny huczek. Trzeba Aszkę uratować. A ten Olaf coś? O, ledwo co? Redukcja healera też by się na nich przydała trochę. Możemy zrobić inhibitor, ale nie wiem, czy ja chcę, wiecie? Dobra, zrobię, bo oni pewnie chcą. W sumie nie będzie inhibitora, będzie wieża tylko, więc okej. To już nie wiem, czy my go zdążymy na kolejny baku rzucić. Dajcie, muszę szarżować to przynajmniej, żeby spizgał ten inhibitor. Dobra, egzos z tyłka. Ale w ścianę poleciałem. Nie, źle to zagrałem. Słabą markę rzuciłem. Mogą barona z tego zrobić. Ale piznął w ten inhibitor, to okej. Okay. Nie widziałem TPK-a jako na plecu. To był TPK, nie? O, ma TPK-a. Co teraz? Widzę, że frozen maleta polecają. No w sumie nikt by mi nie uciekł. Deadman jest okej, okay, ale armoru chyba aż tak nie potrzebuje, no bo ten Olaf to... Olaf tak naprawdę nie bije dużo z takich autoataków. On ma true damage i dużo obrażeń z tych toporów. No z autoataków coś tam robi, ale nie wiadomo, tak, nie wiadomo, aż nie aż tyle. Ja po prostu tego Spirit Visage'a zrobił chyba. AP mi się przyda. Ward. To tepnę, bo nie mam do czego tepnąć teraz na razie. A formy nie mam, żeby przez ścianę przeskoczyć nawet. I muszę tu tepać. Czy mi Blitzcrank postawił Warda? Postawił. No 3K HP ma. Ukuj Tom. Ej, zjedzeni, to tak ostro. Bez smoka to jeszcze zrobiłem. Na siłę byśmy to zrobili, ale zaraz nam będzie pizgać przez ścianę. Więc może by się go udało jakoś złapać jeszcze? No moim zdaniem też mi się wydaje, że zrobimy tego barona. Jak mówię, zaraz będzie pizgać przez ścianę. I nie chcę, żeby jakoś głupio ukradł smite'a. Nie, on nie ma książki. Ma 4 w książkę. No to teraz właśnie nie wiem, czy on ma... Bo jak ma smite, jakby miał smite'a, to byśmy mogli to spokojnie robić. Książka jest super właśnie, ale wiecie, jak macie komunikację i 5x5. Tych po prostu, no. No w progame'ie, no. Nie na solo kolejce kubkowej. No ja ucieknę, luzik. Jak mam smoczka, to na serio ciężko jest Shivana zabić. Jest na cały Spirit Visage, mamy spoko. Jak mamy 2 healing przedmioty, to warto złożyć. Fajna jest, naprawdę, bo bije sporo. To jest jakiś stopacz, bym kupił coś takiego, mi się wydaje. HP trochę mało, no bo Spirit Visage nie daje dużo HP. Spolunaj na przykład. Bo jest jakiegoś Warmoga, nie wiem. 2 przedmioty mam teraz, co mogę złożyć? Wicent jest opcją na pewno. Tylko, żeby właśnie mało HP, więc jakiś Deadman's Play teraz, mi się wydaje, albo Stenak, coś takiego. Teraz chcecie to robić? Ale nie widzę nawet, okej. Okay. I ten ping nie widzi, wiecie, całego pita, to jest też ciekawostka. Tutaj na przykład mógłby Warda mieć, ale nie mają. Jak jako podejdzie, to chyba skacze tam. Nie muszę. Wow, i na jednym CC-ku go zabiliśmy. O Jezus, Fiddlak, co ty zrobiłeś?
Tam zarafa go, nie zabije go? Za ile ten inferniak? Za 40 sekund. Moim zdaniem zdążymy zrobić inhibitor. Kaszka jest na górze. No bo to jest darmowy inhibitor, bez eko to oni są w tyłku. Brakuje im paliwa. Ładna jest ta Shyvana w ogóle. Znaczy ładna, no. Taka kolorowa jest. To jest w ogóle z tego... To jest... to jest na podstawie tego anime, nie? Tengen Toppa Gurren Lagann. Jak to dawno temu widziałem to anime, no. Fajnie nawet było, pamiętam. Może nie każdy lubi anime, ale to akurat było spoko. Ja sam nie jestem jakiś weeb, ale czasami coś obejrzę, może nie każdy też wie. Czekajcie, co teraz chciałem złożyć? Nie będę tego pinka. To rana chciałem sprzedać. Chciałem kupić to. Na smoka mogę tepnąć. Muszę teraz tylko HP potrzebuję, bo obrażenia mi się wydaje, że będę mieć. Mógłbym złożyć jakiegoś kryta i się tam bawić. Rozpierdzielanie i tak dalej. W tym patchu było dużo nerfów, tak jakby nie dokończyłem moje myśli. Mało buffów było. Zedowi, boże, buff na Zeda, że mu szybkość przesuwania się tych. W tego takiego. Znaczy, no wiadomo, że to może tam czasami pomóc, ale no nie jest to nic nadzwyczajnego. A ten cień teraz pewnie instantowy jest, bo to go tam, mocno go tam zbuffowali. Tu jest ward. No, eczko. Jeszcze w miejscu podskoczył. No, w drugą stronę ci lepiej każe iść, ziomeczku. No, może jakbym dał smoka. Czy wiecie, Ashka idzie na górę. A to ja nie wiem, czy to Olaf nie zrandownuje po prostu, jak nie zobaczy. Chciałem się wpierdzielić, ale musiałem mieć stopper, wiecie, do tego. Wtedy się mogę wpierdzielić, tak jolo. Jak będziemy tutaj stali i Fiddlek będzie tutaj, to nie mogą, nie mają podejścia. Muszą zawsze wtedy gdzieś tutaj stać, albo tu. Bo ma flesza, Fiddlek ma flesza. O kurde. Mógłbym poflashować, ale... Nie mogę stać na TF-ie ani na Fiddlu, żeby Marfa nie zerkował. No właśnie, no ja widzę zrandomową tą Aszkę, czy ta Aszka go chciała spróbować zabić. I teraz miniony same zabiłem. On wjechał, co nie? Ładne. Szkoda, że wie, że tankuje. Żukuj smok! Ale gruby ten smok jest, patrzcie. Nic go nie tyka. Co to było za hitboxy? Czemu mi żadne te kulka od tego nie trafiło? No ja ci nie pomogę, no. No, nie stamowaliśmy tego dobrze. Ale chyba... Mamy go ładnie. Nie dam rady. O! Triumf mi wskoczył. A mnie TF uratował. Ja się cholernie dużo leczę na tej Shyvance. Co? Jak to przez miniony trafiło? No, powinien cofnąć, bo tak, no... Znaczy, no wiecie, no czasami support może umrzeć, nie? Ale fakt, że on nie miał erki ten Olaf, to nie rusza się przez 2 sekundy, bo go bliska na hak bierze i potem podbitkę w górę. No, leczenie jest kozackie. A oni nie mają chyba żadnej redukcji heala jeszcze na mnie. No, nie mają. Voida też nie ma jeszcze ani Zeraf, ani Echo, więc aż tak mnie nie tyrają. Staraczek, nie? Tylko nie umrzeć teraz. Nie ma duszy. Dużo dusz ma ta Senna. No nie no... Możemy to oczywiście jakoś jeszcze strolować, ale... Fajnie, że grają to chłopy, bo są strasznie w plecy, jeśli chodzi o Golda. Grali pewnie dlatego, bo te 2 smoki miały. O, i dlatego, że Hisome nam wyszedł z gierki. A jeśli chodzi o skalowanie... No ja będę potworem na 5 przedmiotach, mi się tak wydaje, bo teraz kończę z tego steraka i kupię stopwatch i będzie potem... Ja raczej będę tego składać. No to jest spoko, tylko nas tu zerkuje pewnie w miejscu. Nie, nawet nie zdąży.
Oj, szkoda, że nie zdoniowo. Jakby mi czasu trochę kupił. Ale mi się wydaje, że na tym już możemy skończyć. Ja skoczę za Rafa i go zabiję. Olafa jeszcze nie ma, teraz jest dobry moment, żeby tam skoczyć w nich. Mariarkę odpalił. Dobra, ale wbijemy się. Dobra, Gosu, kończymy. Nie tykacie mnie, chłopie. Ej, fajna ta Shyvana z tym buildem, nie? Boski defense i nie wiem i... Ona jest naturalnie nieśmiertelna i po prostu dwa przedmioty i składem jeszcze jest bardziej nieśmiertelna. No nic, mam nadzieję, że niech się podobał popatki.